Witam kochani, dzisiaj jest 15 dzień października 2022, Żuda Śląska. No i mamy tutaj stojaczek schowany, ale stoją Świadkowie Jehowy i Ewangelia Łukasza. No i mamy tak, 9 rozdział i 60 werset. Powiedział mój, zostaw umarłym głoszenie, grzebanie ich umarłych, a ty idź głoś Królestwo Boże. Czyli tym Królem Królestwa Bożego, które jest jedyne sprawiedliwe, jest Chrystus, który właśnie był na ziemi jako Król, wjechał na osioku jako Król. Jana 19:15, nie mamy Króla, tylko Jehowę, nie mamy Króla, tylko Pana. Nie mamy Króla, tylko... Także Król Chrystus nie jest podzielony, a jeśli jest, Mateusz 24:5, to są fałszywi Chrystusowie, którzy właśnie podszywają się po te nauczanie Chrystusa, który jest jednym nauczycielem. Mateusz 23:8, Mateusz 23:1, Jezus ma uczniów. Ja jestem uczniem Jezusa, ten co apostoł Paweł z nim rozmawiał, gdy szedł do Damaszku. Dzieje apostolskie, 9 rozdział od 5 do 20. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No i Świadkowie Jehowy mnie prześladują, bo nie chcą współpracować, żeby głosić królestwo jednego króla prawdziwego, prawowitego króla Chrystusa. Także król nad królami, bez Pana. I objawienie 17:14, baranek zwyciężył i ci co są wybrani, powołanie się skończyło. I to jest modlitwa też, ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą. Każdy kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołaczy, czemu zostanie otwarte. Jeżeli któregoś z was ojców, syn prosi o chleb, czy poda mu kamień. Także ja, ojciec dwóch synów, ojciec ziemski dwóch synów, nie podałbym kamienia synowi. I wiem, że każdy ojciec by nie podał. Bo ojcowie też mają uczucia. Tutaj. Także... Albo rybę, czy zamiast ryby podałby węża, lub też gdyby prosił o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli wy więc, choć jesteśmy złymi tatami, ojcami ziemskimi, jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej ojciec z nieba, nie z Ameryki, nie z Watykanu, nie z Torunia, ojciec z nieba, Chrystus Król Immanuel, Bóg Ojciec, udzieli wam ducha prawdy tym, którzy go proszą. Czy Duch Prawdy, Jana 14:17-20. Nie jesteśmy sierotami, bo Duch Prawdy, połączenie w Duchu Prawdy, mamy Ojca Prawdy, Króla Chrystusa, który przyszedł przez uczniów. Jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości. Jana 13, rozdział 34-35. No i możemy teraz jako aniołowie, jako prorok Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz. Czyli dzisiaj nie ma proroków, synów człowieczych, co prorokowali, ale są aniołowie ziemscy. Nie ma pionierów. No są tu pionierzy, ale to z Ameryki. To nie ma w Słowie Bożym. Także Jana 9:60. Idź głoś Królestwo Chrystusa Króla, to jest znaczy Jana, tylko Łukasza 9:60, Łukasza 1:33, że ten Król jest na zawsze wieczny, nie będzie żadnego oddawał tutaj królestwa, bo gdy to daje, odbiera, idzie do piekła. Czyli od Ojca dostał Chrystus Królestwo na wieki, za Adama. A tu jest Jehowa, Królestwo Jehowy. Także im będzie zabrane królestwa dane narodowi, który spełnia owoce prawdy, miłości, sprawiedliwości, naśladowania jednego nauczyciela, Mateusz 23:8. Księga Daniela 2,
44 i 7,27. Święci Najwyższego, czyli uświęcający się na prawdzie i miłości, naśladownicy Chrystusa, Mateusz 10,22, to wytrwa do końca, nie w organizacji religijnej Świadków Jehowy, ale do końca w prawdzie i miłości, i jest prześladowany dla prawdy, dla Chrystusa, cierpi. To jest chwała właśnie. Chrystus musiał pocierpieć, żeby wejść do Królestwa, i Jego Ojciec dał Mu Królestwo Wieczne, czyli Król nad Królami. Objawienie 5:10. Będziemy królować w prawdzie, miłości, sprawiedliwości, odbiciem chwały, jako Jego uczniowie, synowie i córki. 2 Koryntian 6 rozdział 18 werset. 1 Piotra 2 rozdział od 27 do 25. Bo nie ma pośrednika, Galacjan 3:20, ale jest wzór do naśladowania. I jeszcze raz mówię, Ewangelia Jana 14:17, Duch Prawdy. Bo Duch Święty teraz będzie wszystkich świętych, 1 listopada wszystkie umarli, no ludzie jaką Pan Maryi są trupami, czyli świętych trupów. Czyli zrobili z nich świętych, a oni są Chrystus 3 dni i zmartwychwstał, bo był święty. Także objawienie 15:4, Ty jedynie jesteś święty, Król nie Pan, błogosławie Ewangelia Jana, 1 rozdział 47-49, Król Izraela przychodzi przed uczniów, Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 20. Błogosławie.